zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Najpierw mnie słychać, teraz będzie mnie widać. Siema, z tej strony Łuczu z Planszowych Bestii. Dzisiaj mamy stream solo i dzisiaj będziemy kończyli kampanię Sinister Motives. Gramy tę kampanię Milesem Moralesem, czyli naszym Spider-Manem z innego uniwersum. Więc tutaj nasz Miles się pojawia na środku stołu, oczywiście w alter ego formie. Miles ma 9 życia, 6 hand size'u i on będzie nam służył do pokonania naszego ostatniego vilana. Którym to vilanem będzie Venom Goblin, czyli goblin z Spider-Mana przejął symbioda i stał się Venom Goblinem. Przejdziemy sobie przez wstęp fabularny, który nam tutaj książeczka oferuje, czyli mamy właśnie spotkanie na dachu Spider-Mana i Venoma oraz Ghost Spider. No i w to wszystko wmieszał się oczywiście Venom, najpierw Goblin. You finally decide to join me. I thought you'd be faster. Czyli myślałem, że dołączycie do mnie, ale myślałem, że będziecie szybsi. Przymknij się, Norman. Mam już ciebie dosyć w tym momencie. No i oczywiście maniery, młoda damo, bo to powiedziała Ghost Spiders. Wyobrażam sobie, że jesteście zmęczeni. Czyli przeszliście no, sporą ścieżkę, żeby do mnie dotrzeć. Niestety dla was to jest dopiero początek. No i w tym momencie Norman uruchamia specjalne urządzenie, które pozwala mu wysłać wysokie fale dźwiękowe, które jak wiemy są bardzo drażliwe dla Venoma. W tym momencie symbiot generalnie jest bardzo czuły na to i symbiot odczepia się od swojego nosiciela. No i Goblin nam dziękuję za oddanie mu jego eksperymentów. No i tutaj właśnie łączy się z symbiodem, czyli mogliśmy powstrzymać wcześniej Osborna, ale teraz nie powstrzymacie nas, nie powstrzymacie Venom Goblina. No i tak zaczyna się nasz scenariusz, czyli Goblin łączy się z Venomem i niestety będą starali się razem nam spuścić bęcki. Co się tutaj w tym scenariuszu zmienia? Bo tutaj znowu mamy taki trochę myk mechaniczny, jeśli chodzi o ten scenariusz. Mamy standardowo Venom Goblina. Venom Goblin ma na pierwszej części statystyki 2-2, czyli 2 skimu, 2 ataku. I Venom Goblin ma słowo kluczowe Steady. Słowo kluczowe Steady oznacza, że jeśli Venom Goblin ma jeden znacznik stana, to ten znacznik na niego nie działa. To znaczy, jeśli on będzie atakował, no to ten stan mu zostanie, on normalnie będzie wykonywał swoją fazę. Dopiero w momencie, kiedy dostanie drugiego stana, jest traktowany jako zestanowany. I to samo tyczy się Confusa, czyli przy jednym Confusie on może normalnie skimować, dopiero przy dwóch Confusach jest zablokowany. W momencie, kiedy będzie wykonywał swoją akcję skimu albo ataku, to jeśli mamy dwie te karty nałożone na niego, obie te karty w tej fazie spadają zamiast aktywacji, czyli nie spada jedna karta, ale od razu spadają nam obie karty. I znowu trzeba będzie uzbierać dwie karty, żeby tego naszego tutaj złola przyblokować. Dodatkowo w tej grze mamy taką mechanikę main schemów, które są tak naprawdę podzielone na trzy main schemy, czyli mamy Upper Manhattan, Midtown Manhattan i Lower Manhattan. Te trzy schemy będą się aktywowały i będziemy traktowali jeden z nich jako main scheme, w zależności od tego, przy którym schemie będzie znacznik glidera, czyli znacznik tego pojazdu, na którym Venom się porusza. I w zależności od tego, gdzie on tutaj będzie, to ten scheme będzie się aktywował. Na początku mamy ten znacznik na Midtown Manhattan i jeśli karty będą nam kazały zmienić ten znacznik, no to w tym momencie będziemy zmieniali ten znacznik. Dodatkowo, po tym jak Venom Goblin będzie się aktywował przeciwko nam, przesuwamy ten znacznik na skim, który ma najmniej treta. W przypadku remisu decydujemy, na który skim będziemy go przemieszczali i w momencie, kiedy go przemieścimy, musimy wybrać. Albo kładziemy tam dwa treta, albo rozpatrujemy specjalną umiejętność jednego z tych skimów. Pierwszy skim, Upper Manhattan, będzie miał taką umiejętność, że
usuwamy jedną kartę, diskardujemy jedną kartę z naszej ręki, czyli odrzucamy jedną kartę z naszej ręki. Jeśli Symbiote Environment jest w grze, diskardujemy cztery karty z naszego deku. I tutaj co to jest Symbiote Environment? W momencie, kiedy na tym skimie na jednego gracza pojawi się 10 znaczników treta, czyli ja solo grając muszę mieć tutaj 10, jeśli będzie grało nas dwójka, no to 20 i tak dalej, i tak dalej. Odwraca się ten main scheme i on staje się właśnie location symbiot, tak? Czyli on w tym momencie nam wchodzi do gry jako location symbiot. Jeśli się odkryje, musimy przesunąć glider counter, czyli właśnie ten znacznik oraz każdy acceleration token z tego miejsca na main schema z najmniejszą ilością treta. Czyli po prostu przesuwamy wszystkie akceleracje ten znacznik na schema, który ma tego treta najmniej. Jeśli przynajmniej dwa symbiot environmenty są w grze, gracze przegrywają grę. Czyli w momencie, kiedy ja stracę dwie części Manhattanu, tak, Upper Midtown albo Lower, jeśli dwie z nich stracę i odwrócę właśnie na tę stronę, w tym momencie przegrywam grę, czyli nie mogę dopuścić do tego, żeby te karty mi się odwracały. Czyli w pierwszym odrzucamy karty, przy wzmocnieniu odrzucamy, przy podstawie odrzucamy jedną kartę z ręki, przy wzmocnieniu odrzucamy cztery karty z góry naszego deku. Jeśli chodzi o Midtown Manhattan, dostajemy dwa indirect damage, czyli możemy je rozdzielać, ale nie możemy, jeśli na przykład mamy, nie wiem, Alaya, który ma powiedzmy jeden punkt życia jeszcze tylko, to nie możemy wcisnąć w niego dwa indirect damage, musimy dołożyć tylko tyle, ile jemu zostało życia, a resztę rozdzielić jakoś inaczej, ale możemy cały ten damage wsadzić w jedną postać. Jeśli mamy Symbiote Environment w grze, to dostajemy dodatkowy indirect damage, tak? Czyli po prostu dostaniemy go więcej. No i Lower Manhattan, kładziemy jednego treta na każdym skimie. Jeśli jest Symbiote Environment, dodajemy jednego dodatkowego treta, ale na tym konkretnym skimie. No i tutaj mamy jeszcze dodatkową kartę Skies Over New York, która tak naprawdę mówi nam o tym, w jaki sposób przygotować się do gry i jak ją odwrócimy. To jest właśnie przypominajką, że karty, które dotyczą main schema, mogą dotyczyć każdego main schema. Karty Encantera, które mówią o main schemie, będą dokładane tylko do schema, który akurat ma glider ikonę, tak? Czyli moje karty, które mówią o main schemie, będą traktowały każdy main scheme, ale karty Encantera będą już dotyczyły tylko tego main schema, przy którym jest znacznik glider. Glider, czyli po polsku, bo ja teraz nie wiem, na czym jeździł goblin, na... Co to jest glider? To jest taka, no nie deska, taka lotnia, o dziękuję, właśnie, lotnia goblina, dokładnie, czyli ten znacznik lotni będzie nam się przesuwał i w tym momencie, chociaż lotnia, no to chyba inaczej było przetłumaczone w serialach, ale nieważne, to już jakby szczegół, zostańmy przy lotni, lotnia jest w porzo. I teraz tak, ostatnia reguła, czyli każdy main scheme będzie gromadził trity na sobie, i jeśli akceleracja jest na którymś tym skimie, to ta akceleracja tyczy się tego konkretnego skima, czyli jeśli mamy akcelerację, czyli plus jeden dodatkowy treat albo plus więcej, to się będzie tyczyło konkretnego skima, na którym ta akceleracja leży, a później jak odwracamy te main skimy, no to ta akceleracja też się będzie przesuwała. Dobra. Tyle jeśli chodzi o mechaniki. Na Upper Manhattanie nie mamy treta na początek, na Midtown Manhattanie mamy dwa treta i na Lower Manhattanie mamy też jednego treta na początku gry. Tutaj mi się trochę znaczniki przemieszały, ale to nic, to będę sobie radził jakoś tam podczas gry. Powiedzmy, tu jest ta piątka jeszcze, tu jest jakaś piątka, tu jest jakaś trójka, tu jest jakaś piątka jeszcze, tutaj trójka, tutaj jedynkę widzę. Dobra, to jest powiedzmy, że pierdoła, generalnie bardzo nam to nie przeszkadza w rozgrywce. Okej, czyli mamy to.
Tak wygląda ten scenariusz. Encounter deck znowu przetasujemy sobie, żeby nie było, że jest kalkulatoret, ustawionet i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze robi nasz Venom na drugiej formie? Na drugiej formie, w momencie kiedy go odsłonimy, zadaje dwie encounter karty dla każdego gracza, więc tutaj on nie będzie miał jakiejś stałej swojej umiejętności, ale będzie nam dokładał dodatkowe karty. Jeśli chodzi o Force Response, to ma dokładnie to samo, czyli przesuwamy lotnie i rozpatrujemy Special Ability z danego main schema. Dodatkowo jego staty się zmieniają tylko jeśli chodzi o atak, czyli będzie miał 2 schema i 3 ataku. Dobrze, zobaczymy co to będzie. Zobaczymy czy uda nam się przeciwstawić Venom Goblinowi. Nie ukrywam, że to może być trudniejsze ze względu na to, że nasz deck opiera się o stanowanie i konfuzowanie, a znacznie więcej tego będzie potrzeba, więc będzie potrzeba więcej zasobów, żeby gdzieś tam tego goblina nam przetrzymać. Dodatkowo poprzednia rozgrywka była o tyle fajna, jak graliśmy z Sinister Six, że rzeczywiście relatywnie wcześnie udało mi się ekonomię rozbudować i udawało mi się dobierać trochę tych kart i gdzieś tam pędzić zasoby. Teraz może to być trudniejsze, zobaczymy jak nam karty dojdą. No ale trzeba być dobrej myśli. Dobra, Venom zaczyna z 16 punktami życia, na ulepszeniu ma 18 punktów życia, więc to jest wartość, którą musimy zadać. No i tutaj w przypadku tego scenariusza już wracamy do korzeni Marvel Champions, czyli żeby wygrać ten scenariusz, muszę po prostu sklepać Venom Goblina. I to jest moje podstawowe zadanie. Będę musiał go pokonać, żeby go przepędzić z naszego miasta. Żeby go przepędzić najpierw z Manhattanu, a później żeby mu się odechciało w ogóle gdzieś tam kręcić jakieś dziwne akcje. Dobra, mamy tutaj karty Encantera. Mamy naszego Milesa Moralesa, gramy tym samym deckiem przez całą kampanię. Przypominam, że ja podczas kampanii nie rozpatruję tych kart, które są dodatkowe. Miałem sobie usunąć jeszcze z deku Venoma, ponieważ no Venom już się połączył z Goblinem, więc byłoby nie w porządku, żeby był też u mnie, więc ja sobie tego Venoma usuwam poza grę. Odłożę go sobie, a resztę kart sobie wtasuję, przetasuję, no i będziemy w stanie sobie zacząć naszą rozgrywkę. Dobrze, kogo tu jeszcze mamy na czacie poza Teosem? Proszę się tutaj odezwać, proszę ładnie się przypucować, kto tutaj popołudniem poniedziałkowym nas ogląda w nasze urlopowe streamy. Jeśli oglądacie nas na YouTubie, to oczywiście polecam Wam pozostałe filmiki Bestii, zarówno z Marvel Champions, jak i z innych gier. Przed każdym filmikiem z Marvel Champions będą pojawiały się odniesienia do tej mojej podstawowej instrukcji, którą popełniłem, żeby mieć taki ogólny pogląd na grę, żeby sobie móc to zobaczyć. Tak, oczywiście przypominamy o łapkach w górę, o naszych social mediach, o Facebooku, o Instagramie, o YouTubie właśnie, o Twitchu. Przypominam, że takim powiedzmy partnerem technicznym tych odcinków z Marvel Champions jest firma Warbox. Firma Warbox, która wykonuje inserty do gier, która wykonuje różne fajne materiały do właśnie ogrywania gier, fajne systemy przechowywania tych gier. Z tego co tu widzicie jest kawałek skrzyni od Warboxa, mamy takie specjalne podkładki i podstawki na karty, które nam pomagają uporządkować grę. No i tutaj te wszystkie dobroci z kartami, z zasobami, które widzicie obok, to również jest sprawka Warboxa, właśnie w tych skrzyniach takich, w których te karty możemy sobie przechowywać, je znajdziemy. Dobra. Teos, tutaj wielka fala ośmiornicza, bardzo ładnie. Tutaj nam się pokazuje. Dobrze, no to myślę, że możemy zaczynać. Czyli standardowo zaczynamy od dobrania 6 kart na rękę, ponieważ zaczynamy jako alter ego. Czyli mamy 5, 6 kart na ręce. Mamy Swing Ina, mamy Iron Heart, mamy Jeffersona, mamy Clear Diaria, mamy Webshoota oraz Double Life'a. Dobrze. Co byśmy chcieli sobie tutaj zostawić? Zastanówmy się. Jefferson na początku byłby niezły, bo on będzie nam pomagał dodatkowo ściągać treta na alter ego.
więc będzie w porządku. Na pewno webshoota bym chciał sobie zostawić, żeby gdzieś tam móc sobie zagrywać zasoby. Double Life na początku mi jest średnio potrzebny, więc sobie go odrzucę. Clear Diarrhea bym chciał sobie zostawić, ponieważ na jednym ze skimów mamy dwa treta, więc będę mógł sobie dobrać karty, jeśli usunę te dwa trety. Iron Heart dobierze nam kartę na wejściu. Kosztuje dwójeczkę. Myślę, że Swing Ina też możemy sobie odrzucić, bo będziemy go mogli z Milesa Morelesa potem sobie wyciągnąć. Jeśli chodzi o Iron Heart, myślę, że ją sobie zostawimy. W najgorszym wypadku będzie służyła jako zasób do Clear Diarrhea, więc odrzucam dwie karty. Dobieram dwie dodatkowe karty. Mamy Arachnobatics i mamy Spider-Woman. No, taki mulligan powiedzmy średni, nie jest najlepszy. Aha, dobra, zostawimy te karty tu, żeby były widoczne. Ok. Dobrze, no i zastanówmy się, co my jesteśmy w stanie zrobić, w jaki sposób chcemy sobie powalczyć. Na pewno będziemy chcieli sobie Jeffersona zagrać. Jeffersona sobie zagramy z tych kart, które dobraliśmy, czyli z Arachnobatics i ze Spider-Woman, czyli za dwa zasoby zagrywamy sobie kartę Jeffersona. Jefferson nam wchodzi do gry, czyli Ally, który będzie nam pozwalał ściągać treta ze skima, na którym tego treta jest najmniej. Jesteśmy w Alter Ego, więc od razu go sobie wykorzystamy. Tutaj mamy najmniej skima na Lower Manhattanie, więc na Dolnym Manhattanie, może to tak zróbmy, więc ściągamy sobie jednego treta z tego skima. Co dalej możemy zrobić? Dalej jesteśmy w stanie albo zagrać Webshoota, albo zagrać Clear Diarrhea, albo zagrać obie te rzeczy. Nie, obu rzeczy nie jestem w stanie zagrać, bo żeby zagrać... Nie, jestem w stanie. Zagram sobie Iron Heart jako zasób, czyli zagram sobie Iron Heart. Oczywiście najpierw muszę się odwrócić na Spidermana. Za Iron Heart zagramy sobie naszego webshootera. Na webshooterze położymy sobie trzy znaczniki, więc tutaj hop, 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 mamy trzy znaczniki. I teraz dzięki temu mogę od razu wyczerpać tego webshootera, zagrać Clear Diarrhea, czyli mogę usunąć dwa trety ze skimu. Jeśli to usuwa ostatnie trety, dobieram kartę, czyli zagrywam Clear Diarrhea, usuwam dwa trety z Midtown Manhattan i dobieram kartę. Co to za karta? Helicarrier. Helicarrier spoko, na razie nas na niego nie stać, ale myślę, że zostawimy go sobie na ręce, żeby gdzieś tam go w przyszłości móc zagrać. Nie mam już tretów na żadnym ze skimów, więc po prostu Spider-Manem idziemy do przodu, atakujemy Venom Goblina. Venom Goblin będzie na 14. Tyle jeśli chodzi o naszą pierwszą turę. Dobieramy się do 5, czyli mamy jakiegoś Webshoota, mamy Lockjawa, mamy Ghost Spider i mamy jeszcze Double Life'a. Ok, czyli tak to wygląda. Dobrze, przygotowujemy się wszystkim i w tym momencie możemy już zaczynać. Venom Goblin będzie się... dokładamy Trita na main skima, czyli tego, gdzie jest glider. Dodatkowo, teraz jeszcze tylko się upewnię, ale przed chwilą to czytałem i tak mi się wydaje, że nie dokładamy wszędzie, tylko dokładamy tam, gdzie jest glider. Nie, on each main scheme. Dobra. Czyli na każdym. Czyli na początku tury dokładamy na każdym według jego wartości, czyli tutaj mamy też po jednym z trecie. Dobra. I teraz Venom się aktywuje. Venom się aktywuje, czyli przesuwamy glidera na main schema, który ma najmniej treta, czyli właściwie mogę sobie wybrać, gdzie on się przesunie. Przesuniemy go może tutaj na Lower Manhattan i nie będziemy wykorzystywali albo nie, dobra, przesuniemy go na Lower Manhattan i teraz wybieramy, albo dokładamy dwa treta, albo sprawdzamy specjalkę. Wykonamy sobie specjalkę, czyli na każdym trecie pojawi się na każdym skimie pojawi się po jednym trecie. Teoretycznie dokładam więcej tego tretu, ale tak naprawdę myślę, że to będzie dla nas lepsze. Dobra, no i teraz Venom będzie nas atakował. Venom będzie nas atakował. My musimy się zdecydować, czy się bronimy przed tym atakiem, czy się nie bronimy.
Myślę, że możemy się obronić, bo mamy double life'a, który pozwoli nam się przygotować. Więc obronimy się. Sprawdzamy boosta. Ok, boost jest za 3, więc generalnie dostajemy za 3 w papę, ponieważ 2 bronimy, dostalibyśmy za 5, czyli jesteśmy na 6. Ok. No i przydzielamy sobie kartę Encantera. To jest Concussive Bombs. Attach to the villain. Używamy 2 bomb countery, czyli takie ogólne countery. No i teraz, kiedy villain będzie atakował, usuwamy 1 bomb counter, egzostujemy upgrade i jednego upgrade'a i jednego supporta, którego kontrolujemy. Dobra, no to generalnie to jest niefajne. I to będzie przy atakach naszego Venoma. Myślę, że tu sobie przesuniemy, żeby było widać, że to jest discard. A tutaj mamy to przyłączone do naszego Venom Goblina, ok. No i tyle, jeśli chodzi o pierwszą turę. Dobra, ja się tutaj broniłem, ok. Mamy karty na ręce. Co my będziemy chcieli z tym zrobić? Możemy... Możemy zrobić tak, że w ramach naszej możliwości raz na turę możemy się odwrócić, więc odwrócimy się na Milesa Moralesa. Okej. Odwrócimy się na Milesa Moralesa, chociaż nie, bo będę chciał zakończyć jako Miles. Zagramy sobie Helikerera. Czy coś sobie potwertujemy? Jefferson nam zdejmie twerta. Możemy też zaatakować i Venom Blasta użyć. Czyli go zastanujemy, zaatakujemy go za 6. No dobra, no to spróbujmy. Za Ghost Spider i Lockjaw'a i Webshootera, czyli za 3 zasoby, zagrywam sobie Helikerera. Helikerer pozwala mi obniżyć koszt karty, którą zagram, o 1. Czyli po prostu jeden mniej znacznik będę musiał wydać, żeby jakąś kartę zagrać. Od razu z tego Helikerera sobie skorzystamy. Tak, myślę, że tak. I z tego Helikerera zagramy sobie i wykorzystując Double Life'a zagramy sobie Webshoota. Zagraliśmy Webshoota, zagraliśmy go przy pomocy również znacznika właśnie tego piorunka, więc mogę rozpatrzyć tą drugą umiejętność, czyli zagrywam Webshoota, atakuję mojego Villana za 4, czyli jest na dyszce i dodatkowo, ponieważ zapłaciłem piorunkiem, mogę rozpatrzyć Venom Blast. Venom Blast zadaje mu jeszcze 2 obrażenia, czyli zadaje mu 8 i nakłada mu 1 kartę stana, więc dostajemy stana. Niestety ten jeden stan nic nam nie robi, bo on i tak się będzie... O, przepraszam, to są moje karty. Ten stan nic nam nie robi, ponieważ on ma steady, więc i tak będzie mógł nas atakować. Dobra. Teraz się odwracamy na Milesa. Niestety jesteśmy wyczerpani, więc nie możemy zrobić recovery, ale odwróciliśmy się na Milesa, więc możemy sobie jedną z kart dołożyć i to będzie, myślę, Arachnobatics. Dołożymy go sobie do deku, przetasujemy sobie dek, ponieważ jest to karta Spidermana i Miles Morales nam na to pozwala, że możemy taki myk zrobić. Dobrze. I dodatkowo, ponieważ jesteśmy w Alter Ego, to teraz już możemy wyczerpać Jeffersona Davisa i Jefferson Davis ściąga 1 thread ze skima, na którym tego skima jest najmniej. Wszystkie thready mają po 2, więc myślę, że zdejmiemy sobie z Upper Manhattanu, ponieważ on tam ma najmniejszy limit, ma dychę, więc tam będziemy uważali, żeby się nie zebrało nam za dużo threada. I tak naprawdę w tym momencie kończymy naszą turę, czyli dobieramy sobie 6 karcioszek. Multitasking jest spoko, 2 razy multitasking jest jeszcze bardziej spoko. Strength, Clear Diarrhea jest ok. Power Within, czyli to jest 5 kart. I ostatnia karta, czyli Gang Li. No dobra, no tutaj nam się podziały fajne rzeczy, więc myślę, że będziemy mogli sobie coś pokombinować w przyszłej turze.
Dobra, wszystko nam się przygotowuje, więc przechodzimy do tury Villana. Na każdym skimie pojawia nam się jeden treta, czyli tutaj, tutaj i tutaj. Aktywuje się Venom Goblin, czyli przesuwamy glider na skima, który ma najmniej treta. I możemy albo położyć tutaj dwa treta, albo zrobić speciala. Ze speciala musiałbym odrzucić jedną kartę. Jedną kartę bym musiał odrzucić i to by było wtedy, powiedzmy, Power Within. Chcę odrzucić tę kartę, żeby zostało tam dwa treta, żeby móc z Clear Diaria sobie dobrać karciochę, więc wyrzucimy Power Within. Dobra. I teraz tak, jesteśmy w... Aha, dobra, i tak nie... Ale dobra, ale i tak lepiej tam nie dokładać. Dobra. Jesteśmy w Alter Ego, więc Venom będzie skimował, więc on skimuje za 2 i boost, czyli za trójeczkę, czyli 3 treta nam się pojawia na Upper Manhattanie, czyli tego treta mamy już tam 5, czyli jesteśmy w połowie drogi. No i dodajemy sobie Encounter kartę. Jesteśmy w Alter Ego, czyli zmieniamy formę na hero formę i villain nas atakuje. Dobra, to jest niefajne. To jest zdecydowanie niefajne, bo villain nas atakuje za 2. Dodatkowo usuwamy jedną bombę stąd i będę musiał supporta i upgrade'a zexhaustować, więc nie będę wykorzystywał tych dwóch kart. Okej, okay, no trudno. Czyli została tutaj jedna bomba, ma plus 1 do ataku, czyli Venom atakuje mnie za 3 bazowo. Ja myślę, że się będę przed tym bronił, czyli 2 defa odpalimy. No i sprawdzamy, za ile Venom mnie atakuje. Łopaniu. Czyli atak zadaje mi indirect damage, dobra. I atakuje mnie za 3 dodatkowo, czyli atakuje mnie za 6 minus 2, czyli atakuje mnie... Czekaj, indirect? Nie mogę się bronić przed indirectem? Sprawdźmy to, bo jeśli nie, no to w tym momencie dostaliśmy w ciry. Indirect damage. Okej, okay, a przy defense? No nie ma napisane, że nie mogę, więc normalnie się bronię, czyli dostaję 4 obrażenia, czyli zostaję na 2. Czyli zostaje na 2. Ok. No ale musiałem się też wyczerpać. Niefajnie. Dobra. Czyli rozpatrzyliśmy kartę Encantera i tyle. No to będzie trudna tura jednak. Myślałem, że będzie łatwiejsza. Dobrze. Jestem w stanie zagrać kartę za 1 mniej, żeby odpalić jakiś efekt. 2 treta i tak nigdzie nie ściągnę. Dobrze. Jestem w hero formie, więc będę musiał zdiskardować. Okej. No dobra, najpierw potwertujemy troszkę. Spróbujmy jednak ściągnąć jakieś tam wartości. Tylko tutaj potrzebuję symbol naukowy. Może jednak tego ganka Lee sobie wykorzystam, ewentualnie go wtasuję. I chyba tak będzie dobrze. Dobra, czyli wykorzystuję ganka Lee za wild zasób, czyli to będzie dla mnie symbol naukowy. Zagrywam multitasking, czyli usuwam 2 trety ze skima. Zapłaciłem symbolem naukowym, więc usuwam 2 trita z innego skima. Czyli usunę sobie 2 trita stąd oraz usunę sobie tym razem 2 trita stąd, żeby ten symbiot mi tutaj wleciał.
to będzie dla mnie spoko. Dobra. Dodatkowo jestem w stanie zagrać... Multitaskingu i tak nie zagram, więc zagram Clear Diaria, czyli usunę sobie stąd Trita i dobiorę sobie karcioszkę. Okej. O, ta karcioszka to taka słabiutka. Dobra, no to tą karcioszkę sobie odrzucę. Zostawię sobie Strengtha. Odwrócę się... Aha, w sumie... Dobra, w sumie to zostawię sobie tę kartę. Z Helicarrera obniżę jej koszt o 1, czyli do 0. Wystawię sobie ten upgrade, czyli kiedy boost karta będzie pokazywana, mogę odrzucić to, żeby wywalić boost opcję, tak? Czyli jeśli pojawia się opcja z taką gwiazdką, to jest gwiazdka, to jest boost. W tym momencie... W tym momencie mogę odrzucić jakby tę umiejętność, czyli tak jak tutaj mieliśmy o tym indirect damage'u, czyli tą abilitkę mogę wywalić. Dobra, no i teraz mamy, została nam jedna karta, wszystko sobie przygotowujemy z powrotem. Paulina, ktoś pukał? Paulina? Ktoś pukał? No, jesteś na chwilkę w stanie przerwać? Dobra, czyli mamy wszystko odwrócone, odwrócę się Spider-Manem, nie będę się mógł leczyć, ale się i tak nim odwrócę, żeby zdobyć więcej kart na rękę. Czyli zdobędziemy sobie 6 kart, czyli mamy 3, 4, 5 i 6 kart na ręce, ok, czyli mamy to załatwione. No i w tym momencie już się przygotowujemy na koniec naszej tury, czyli zostajemy w tej roli, no nie będziemy chcieli, żeby nas atakował, mamy za mało życia, żeby gdzieś tam to ogarnąć. Puk, puk, kto tam? No dokładnie. Dobra, czyli dobraliśmy rękę, ok, czyli jesteśmy w stanie teraz grać dalej. Czyli dokładamy sobie treta do każdego skima, czyli tutaj mamy 4, 4, 1. Venom się aktywuje, Venom Goblin, czyli przesuwamy się do tego, który ma najmniej. Możemy położyć albo jeden skima na każdym, jeden treta na każdym skimie, albo tutaj położyć dwa treta, więc tym razem położymy tutaj po prostu dwa treta, nie będziemy tam dokładali wyżej. OK, czyli tu będzie 3 treta, dobra. No i teraz Venom się aktywuje, ponieważ jestem na alter ego, no to będzie skimował. I teraz tak, on skimuje za 2, czyli pojawia się 2 treta tutaj. Dodatkowo z boosta położymy jednego treta na każdym main skimie, który nie ma glider ikonki. Nie będziemy tego negować target acquire, żeby tutaj sobie nie marnować tego, może ten boost w przyszłości wyjdzie gorszy, ten nie jest najgorszy. Dobra, no i dokładamy sobie kartę. Karta, czyli guard i patrol. Kiedy ten minion jest ze mną, nie mogę twertować main skima. Dodatkowo nie mogę też atakować głównej postaci, bo ma garda, czyli jest takim tontem. Dobra. Okej, okay, nie jest wybitnie, ale jest powiedzmy troszkę lepiej niż poprzednio. Co ja będę chciał zrobić? W jaki sposób będę chciał tutaj odpowiedzieć na to wszystko, co się tutaj wydarzyło? Na pewno będę chciał Jeffersonem zdjąć treta ze skima, gdzie jest tego treta najmniej, czyli muszę go ściągnąć, bo tutaj jest... Aha, tu jest 5, no to zdejmę go stąd, żeby były 4. Dobra, co dalej jestem w stanie zrobić? Jestem w stanie sobie obniżyć koszt karty o 1, więc mógłbym sobie zagrać tego Spidermana albo Endurance, żeby sobie zwiększyć żyćko i się przygotować bardziej. Może tak zrobimy, spędzimy tą turę w tej formie, żeby się trochę podleczyć. Tu jest 5... 5 treta, tylko że znowu te 5 treta, to my generalnie możemy gdzieś tam, ale dobra, zostaniemy w tej turze w alter ego, czyli
Nie mogę wykorzystywać webshootera, bo on jest hero resource, ale z Helicarrera mogę zagrać i obniżyć koszt jednej karty o 1. Czyli zmniejszymy sobie koszt Spidermana, zagramy sobie dwa symbole z, jako naukowe, naukowy i piorunek. To obniżenie będzie nam się tyczyło piąstki, więc możemy wystawić Spidermana na planszę. Kiedy on zaatakuje albo twortuje, będę mógł przygotować sobie Web Warriora. Aha, czyli bym musiał się i tak odwrócić. No dobra, odwrócimy się. Będziemy mieli miniony, więc będziemy mogli się bronić. Dobrze. Czyli ja się odwrócę z Milesa Moralesa na... Najpierw się zrecoveruję, czyli wskoczymy na 6 życia. To, żeby o tym nie zapomnieć. Teraz mój Spider-Man będzie atakował, zaatakuje symbioda, czyli zaatakuje go za 2, czyli go ściągnie i dostanie consequential damage. Jeśli on zaatakuje albo stuertuje, na nie mogę, czyli muszę zagrać, nie mogę się leczyć, trudno. Nie uleczyłem się, odwróciłem się na Spider-Mana, to też bez sensu. Dobra, cofnijmy sobie to jeszcze raz, żeby zagrać według sztuki, czyli byłem tak, odwróciłem się na Spidermana, nie leczyłem się, Spidermanem zaatakuje symbioda, symbiot spadnie. Jeśli chodzi o Spidermana, on będzie twertował, czyli twertuje za 1 consequential, ściąga 2 treta stąd i jeśli on wykonywał podstawową akcję, mogę Web Warriora sobie przygotować. I teraz mogę się przygotować Spidermanem, czyli będę miał jeszcze jedną aktywację Spidermanem swoim. Dodatkowo jestem w hero formie, więc już mogę wykorzystać webshootera za 1 zasób i ze strengtha zagramy 2 dodatkowe zasoby, czyli za 3 zasoby zagramy kolejnego Spidermana. Kiedy on będzie schodził, no to będziemy mogli zadać obrażenia naszemu villanowi. Ten upgrade nam spada poza grę na discard. Dobrze, to nam zostało, ok. No i teraz możemy jeszcze na przykład no tym sobie zaatakujemy, bo to nam się bardziej opłaca, za 1 w Venom Goblina, czyli będzie na 7. Dodatkowo możemy sobie naszym Spider-Manem po prostu zrobić twerta, czyli tu ściągniemy 2 treata, czyli zostanie nam tutaj 1 treat. Został nam webshooter, ale nie jesteśmy w stanie tego webshootera zagrać w tym momencie, więc nic z nim nie zrobimy. Jesteśmy na 2 życia. No, będziemy się starali nie zginąć. Dobra, wszystko nam się przygotowuje z powrotem. Dobieramy sobie 5 kart na rękę, ponieważ taki jest nasz hand size. Jest Nick Fury, jest multitasking, jest webshoot. I mamy jeszcze Geniusa, ok? Czyli jest szansa, że Nick Fury wejdzie do gry w tej turze. To będzie fajne. Dobra, no to teraz tura przeciwnika. Jeśli chodzi o przeciwnika, no to on najpierw dokłada treta na każdy ze skimów. Raz, 2 i 3, dobra. Czyli mamy tutaj trety położone. Venom się aktywuje, czyli przesuwa glajda tam, gdzie jest najmniej, albo dokładamy 2 treta, albo będziemy robili specjalkę. Nie chcę nic wyrzucać z tej ręki, którą mam, więc dołożę te 2 treta tutaj, czyli zamienię 1 na 3. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ok. No i Venom nas atakuje. Ponieważ nas atakuje, to ściągamy stąd znacznik i to już nam spada. Więc on dalej będzie miał plus 1. Nie będzie miał plus 1, bo to spada. A nie, tutaj nie ma napisane. Ok, on cały czas będzie miał plus 1, bo tutaj ściągamy po prostu tego. Tak, usuwamy to. Musimy zegzastować upgrade i supporta. Mamy upgrade i mamy supporta, wolę Jeffersona poświęcić. No i on ma plus 1 do ataku, czyli ma 3 ataku. Ja będę się bronił
tym Spider-Manem, czyli jak spadnie, to zada obrażenia Goblinowi. Czyli ma 3 ataku plus boost, połóż na każdym skimie, który nie ma treta, jeden znacznik, dobra. Czyli on atakuje za 3, czyli Spider-Man spada. Spider-Man spada, sprawdzamy 3 górne karty z Encounter Decka. Odrzucamy je, no i tyle, ile będzie wzmocnień, za tyle, wow, dostaje za 6 i dokładamy jeszcze jeden tret na tam, gdzie nie ma glidera, czyli tu mamy 6, tu mamy 3, 6, 8, czyli tu się musimy zainteresować, tutaj dalej mamy piąteczkę, ale za 6 dostaje z tego Spidermana Venom, czyli Venom jest na 1, czyli to jest dla nas gdzieś tam w miarę dobra informacja, poza tym, że tego treta mamy absolutnie mnóstwo. Dobra. I pojawia się nam karta Encantera, Symbiotic Berserker. Jeśli byłaby karta Symbiote Environment, czyli gdyby któryś z kim nam się skończył, to on dostaje Quick Strike'a, czyli od razu atakuje nas. I ma boosta, czyli Move the Glider Counter to the main scheme with the most... Aha, ale tego boosta ma dopiero na ataku, więc to w tym momencie nie będzie się działało. Czyli tyle. Czyli Symbiotic Berserker po prostu z nami będzie zwarty w walce. Okej. Okay. No dobra, to pograjmy teraz my. Z Helikerera zagramy sobie Webshootera, żeby dostać znowu jakieś możliwości mielenia zasobów, czyli ten Webshooter nam wpadnie z 3 znacznikami. 1, 2, 3. Okej, okay. Czyli Helikerer jest zmęczony, Jefferson jest zmęczony i tutaj Target Acquire też jest zmęczone. Wykorzystamy tego Webshootera za 1, za 2 będzie Genius, to są 3 zasoby. I myślę, że zagramy też zasób z czu. No na pewno nie multitasking. Z Webshoota na razie zagramy zasób 4, czyli gramy Nicka Fury'ego. Nick Fury wchodzi do gry i może nam dociągnąć 3 karty. Czyli dobieramy 3 karty z Nicka Fury'ego. Okej, okay, jest fajnie. Jest Web of Life and Destiny, jest Arachnobatic. Fajnie. Web of Light Destiny wchodzi od razu, bo jest za darmo, ponieważ mam Web Warriora w swoim posiadaniu, więc to jest support, który wchodzi od razu za free. Jeśli ally Web Warriorowy zejdzie, to gracz otrzymuje karciochę. Dobra. Co my teraz chcemy zrobić? Chcielibyśmy na pewno zagrać jakiś multitasking. Czy chcemy się tego Berserkera pozbyć? No na pewno. Na pewno to nam też mocno pomoże. Tylko musielibyśmy się też na tricie skupić. Z Arachnobatiki zadamy dużo obrażeń Venomowi, ale dużo obrażeń Venomowi na razie nam nie jest potrzebne. Ważniejszy dla nas jest multitasking i myślę, że w ten multitasking pójdziemy. Aha, Webshoot mam... czekaj... Tak, mam wyczerpany, czyli muszę zdjąć jeden znacznik. Ok, zgadza się. Dobra, czyli tak, jestem 4, no nie, 4 nie wyciągnę. Aha, ale ja przygotuję swojego Spidermana, czyli jestem w stanie tego Berserkera ściągnąć. Jestem w stanie Berserkera ściągnąć, ale to mi nic nie da, ale on jest też wkurzający. No dobra. Zaatakujemy Furasem, czyli za 2. Zaatakujemy naszym Spidermanem, to będzie za 4, czyli tu już są 4 obrażenia na Berserkerze. Spiderman również zaatakuje za 2, czyli Berserker nam spada. A ponieważ Spiderman zaatakował, to innego Web Warriora mogę przygotować, czyli przygotuję sobie swojego Spidermana, czyli mój Spiderman jeszcze może coś zrobić w tej turze. Dobrze, to z... ten Avengers Mansion jest kuszący, ale ja nie mam do niego zasobów. Dobra, trudno, wydamy Avengers Mansion za symbol naukowy i zagramy multitasking, czyli mogę usunąć 2 trety ze skimu
i zapłaciłem za niego symbolem naukowym, że usuwam dwa z kolejnego. Na pewno ściągniemy treat stąd, bo tu już się tego sporo uzbierało. Zamienimy może tą piątkę na piątkę, żeby to było bardziej plastyczne. I na pewno dwójkę ściągniemy stąd, żeby tu były cztery. Więc to już lepiej wygląda. Ok, Arachnobatix nam zostawił. Został, tego Arachnobatixa sobie zostawimy. I myślę, że... Aha, dobra, Fury nam się przyda do zblokowania ataku, bo on i tak spadnie, więc nie chce się odwracać. Dobra, no to ja jeszcze stwertuję i usunę jeszcze dwa treaty z Upper Manhattanu. Nie. Usunę dwa treaty z Lower Manhattanu. Tak myślę. Dobra. Czyli tak będzie. Czyli tu nam chyba, że z tego... Dobra, stąd usunę. Czyli zostanie tutaj trójeczka. Dobra, czyli mamy 4, 4, 5. Tak się nam treat rozkłada. No i tyle tak naprawdę z mojej strony. Nie będę się odwracał na drugą stronę, bo chcę, żeby zaatakował, żeby zdjął Fury'ego. Bo ten Fury i tak spadnie, a przynajmniej przyblokuje jakiś damage. Czyli przygotowujemy się. Dobieramy się do 5 kart. Czyli mamy jedną, Arachnobatikę sobie zostawię, zaraz zobaczycie dlaczego. O, mamy Mockingbirda, czyli będziemy w stanie zastanować Venom Goblina. 4 i 5, Sense of Justice też jest bardzo w porządku. Dobrze, no to teraz już troszkę lepiej to wygląda. Okej, no to Villan się aktywuje, czyli dokładamy po jednym trecie. Tu sobie dołożymy trójkę, czyli tu mamy szóstkę. Tu będzie jeden i tu będzie piątka. I ściągamy te pojedyncze. Ok. Dobra, czyli tak to na ten moment się prezentuje. Dodatkowo Venom się aktywuje, więc przesuwamy to tam, gdzie jest najmniej treta, czyli tutaj mamy i tutaj mamy piątkę, więc wezmę sobie dwa indirect damage. No nie, nie chcę dwóch indirect damage'ów. Przesunę się tutaj i dołożę po prostu dwa trety, czyli jest na siódemce. Ok. Teraz Venom będzie atakował. Venom mnie atakuje za 2, za 3, bo te bomby już się też przygotowały. Atakuje mnie za 3, ja się bronię nikiem Fury. Czyli atakuje mnie za 3 i sprawdzamy... Aha, czyli sprawdzamy tutaj umiejętność. Czyli kładziemy po jednym skimie na każdym trecie. Ok. I atakuje Venom Goblin za 3, czyli Nick Fury spada nam za grę, przytankował obrażenia. No i pojawia się karta Encantera, czyli Condition, attach to your identity. When your hero would attack, discard webbed up instead, then you are stunned. Ok. You are stunned if you are already stunned, take 2 damage. Dobra. Czyli dopiero kiedy będziemy chcieli atakować, będziemy to musieli zdiskardować i wtedy dostaniemy stana. Czyli to jest taki trochę, kurczę, podwójny stan. No dobra, no będziemy musieli sobie z tym poradzić. Okej, okay, i zaczynamy zabawę. Czyli w pierwszej kolejności zaatakuje Spider-Manem, czyli Webbed Up się uruchamia, odrzucamy go. Dokładamy sobie znacznik stana na siebie, czyli jesteśmy zestanowani. Dodatkowo będziemy twertować Spider-Manem. Tak, twertować Spider-Manem, czyli on dostaje consequential damage, ściąga dwa trety i ściąga te dwa trety stąd, myślę, żeby tutaj nam nie nabruździło, czyli jest piąteczka. I ponieważ on twertował, mogę przygotować swój charakter, czyli swojego Spidermana. On nam spada. Ponieważ spada nam Web Warrior, to dobieramy kartę, czyli mamy Swing In. Ok. Ja w tym momencie jestem zestanowany. Czy mnie to bardzo boli? Na ten moment chyba mnie nie boli. Chyba nie bardzo. Jestem w stanie zagrać jedną kartę taniej, więc zagram sobie... Zagrałbym sobie Swing Ina gdzieś za czwórkę, ok. I wtedy mogę wstawić, dobra, Swing Ina, ale to najpierw byśmy Sense of Justice zagrali, czyli z Web Shoota to jest jeden zasób,
Z Helicarrera to jest drugi zasób, czyli zagrywamy Sense of Justice. Sense of Justice pozwala nam wygenerować symbol naukowy do jakiegoś twertowej akcji, twertowego eventu. Mamy takie eventy dwa, czyli mógłbym albo Swinkina zagrać, albo Clear Diaria. Myślę, że zagramy w tym momencie Swinkina, czyli za jeden tutaj obniżam i za jedno Arachnobatics obniżę drugi raz, więc zagram Swinkina. Zapłaciłem symbolem naukowym, więc mogę usunąć 4 treta ze skima i to będzie tret 4 treta stąd, bo tu już się trochę uzbierało, czyli tu zostaną 4. I dodatkowo rozpatruję Spider Camouflage. Spider Camouflage, czyli ja dostaję TAF status kartę, a konfuzuje też enemy. Oczywiście to jest pierwszy confuse, więc on na razie nie działa na Venoma. Dobrze, co my jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? Jesteśmy w stanie... Nie, z Clear Diaria nic nie zrobimy, chociaż zrobimy. Dobra, no to tak. Spider-Manem będę twertował, ponieważ jestem zestanowany, ale nie jestem skonfuzowany, więc twerta mogę użyć. Ściągnę z Lower Manhattanu dwa znaczniki. Dodatkowo za Mockingbirda zagram Clear Diaria, czyli usuwam dwa treta ze skimu. Jeśli to są ostatnie trety, to dobieram kartę, więc stąd sobie dobiorę karciochę. Ok, mamy The Power in All of Us. Ok. Nie wyleczę się, mogę się odwrócić ewentualnie i może to nie jest zły pomysł, bo wtedy z Jeffersona też ściągnę treta, a to sobie zostawię na ręce i dobiorę sobie karty. Ok, no to tak to zrobimy, czyli mój Spider-Man się odwróci, ponieważ się odwróciłem, mogę sobie wybrać kartę Spider-Mana, którą chcę dołożyć do ręki, znaczy do deku, i to będzie, myślę, Swing In. Albo Arachnobatics. Nie, dołożę sobie Swing Ina. Okej. Gankali jeszcze ewentualnie bym mógł. Nie, dołożę sobie Swing Ina. Czyli Swing In nam wpada. Na pewno go dociągniemy, bo nam zostały 4 karty. Więc idealnie on nam wpadnie do ręki. Okej. To są moje karty odrzucone. Dobra. Jestem w Alter Ego, więc mogę wykorzystać Jeffersona Davisa. Tutaj mamy 6, tutaj mamy 5, czyli usuwam z Jeffersona stąd treta, bo tam jest tego treta najmniej. I tak naprawdę tyle. Więc dobieram się do 6 kart. Mam akurat 4 karty, czyli mamy szósteczkę na ręce. Mamy jakieś webshooty, swinkiny. 2 razy The Power Rune of Us i Energy. Teraz te zasoby wpadają, a miały wpaść wcześniej. Trudno. Dobra, przygotowujemy się wszystkim. Wszystko jest przygotowane. No i nadchodzi tura Venoma. My mamy TAF status, ale on na razie nam się nie przyda. W turze Venoma dokładamy oczywiście po jednym twercie na, po jednym tricie na każdy skim. Tutaj mamy 6-7, no to jeszcze nie ma tragedii. Przesuwamy glider na main skim z najmniejszym tretem, więc on zostaje na Lower Manhattanie. I albo specjalka, albo dokładamy dwa trety, więc myślę, że dołożymy dwa trety po prostu tutaj, żeby mieć spokój, czyli jest trójeczka, ok. No i teraz Venom będzie skimował, czyli sprawdzamy boosta. Ok, na szczęście to nie jest atak, więc nie ma boosta, czyli skimuje ze 2, czyli tu się pojawia piątka. Trójka nam spada. Dobra, czyli mamy za 5. No i teraz jeszcze Encounter karta dla mnie. Guard i Patrol, czyli to, co już mieliśmy. Okej, czyli nie mogę skimować, nie mogę atakować głównego vilana, póki on jest w grze. Dobrze. Czyli trzeba się będzie go jednym słowem pozbyć. Okej. A jakie mamy pomysły na to? Najpierw zagramy Jeffersona, czyli tam, gdzie jest najmniej treta, będziemy mogli jeden treta ściągnąć, więc ściągniemy sobie z Upper Manhattanu treta, na pewno. Nie mamy nic innego, co działa w naszym alter ego, więc odwrócimy się na Spidermana.
Z tego Spidermana nie mogę zaatakować, bo jestem zestanowany. Niedobrze. No dobrze, no ale i tak się zmęczę, żeby tego stana ściągnąć, czyli ten stan już mi nie działa. Teraz będę już mógł zagrywać karty inne. Na pewno będę chciał... No cztery w niego to jest takie... Aha, ale z Arachnobatika mogę go po prostu ściągnąć. Dobra, to wykorzystam Webshoota. Albo nie, wykorzystam Helikerera, żeby zagrać coś taniej. I to będzie Arachnobatics, to jest atak z Hero Action, czyli zadaje dwa obrażenia przeciwnikowi. Czyli po prostu Enraged Symbiot nam spada poza grę. Dobra, i to jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. Drugą rzeczą, którą zrobimy, będzie zagranie... Czy ja chcę Webshoota zagrać, czy ja chcę Swingina zagrać? Może Swingina zagramy, czyli będzie Sense of Justice i Webshooter, czyli to jest jeden zasób, a Sense of Justice mi obniża koszt twertowych o jeden. Ponieważ zasób był dowolny, więc zagrałem sobie jako naukowy, czyli mogę twertować. Usuwam 4 treta ze skima. Usuniemy sobie stąd czwórkę, bo tu jest najgroźniej. Okej. I dodatkowo, ponieważ zapłaciłem naukowym, robię Spider Camouflage, czyli tafa nie dostanę, ale za to położę drugiego Confusa na Venom Goblinie, więc on jak będzie musiał skimować, no to skimował nie będzie, bo już wtedy wejdzie mu ten Confuse ze Steady. Okej. Co ja dalej mogę zrobić? Mogę teoretycznie jeszcze Webshoota zagrać i w sumie to nie jest głupie, tylko że wtedy Venom Blasta robię, więc chciałbym... Nie mam z czego jednego obrażenia zadać i to jest najsłabsze, bo wtedy się przepalimy, bo zadamy 6 obrażeń za jeden bez sensu, ale będę mógł go zestanować i nie zaatakuję. No, to jest jakaś opcja. Tym bardziej, że ja dostanę Encounter kartę, bo się przewinę. A już się odwrócić nie mogę. Co ja bym tutaj chciał zrobić? No tylko szkoda, kurczę, tego przód, ale też nie mogę go kisić. Nie mogę go kisić, a i tak mi te karty wrócą, więc może zrobimy tak. Z The Power in All of Us za 2 zasoby, żeby to nam się przetasowało, zagramy sobie Webshoota. Ponieważ to były wild zasoby, no to mogę sobie traktować na przykład właśnie jako piorunek. I teraz zadaję 4 damage enemy. Jeśli zapłaciłem piorunkiem, to w tym momencie sprawdzam Venom Blast Ability. Czyli dodaję jeszcze 2 obrażenia, czyli atakuję Venom Goblina za 6 i dodatkowo stanuję tego enemy. Czyli tym razem Venomowi wchodzi stan i jest też confuse. Goblin nam spada pierwszy, ponieważ go pokonaliśmy. Wstaje nam drugi goblin. On jest steady i toughness, czyli ma tafa i ma łącznie 18 życia. Czyli 1 i 8. 18 życia na Venom Goblinie. Dobrze. Znaczy nie dobrze, no ale trudno. Zadaje mi 2 Encounter karty. Dodatkowo i nic więcej się nie dzieje. Tak, bo on się nie aktywuje. Ok, czyli mam 2 Encounter karty. Dobra. I tyle. Energii sobie zostawię na ręce. Tu się nie mogę odwrócić, bo już się odwracałem. Czyli wszystko przygotowuję. No i teraz pytanie, czy mnie to zabije, czy nie. To się okaże w najbliższych paru minutach. Teoretycznie on mnie nie atakuje, ale będę miał aż 4 Encounter karty, więc w tych Encounter kartach pewnie będzie coś, co mnie po prostu uwali. Więc spróbujemy. Dobra. Okidoki. Czyli dobieramy się do 5, czyli 4 karty bierzemy na rękę. Ok, jest Lockjaw, jest Ghost Spider. Dobra. Ok, czyli tak, zaczynamy od dołożenia treta, czyli na każdy main skim wpada jeden treta, czyli jest 5, 4 i 6.
aktywuje się nasz goblin. Goblin przesuwa tam, gdzie jest najmniej, czyli na Midtown. I teraz albo specjalka, albo mogę włożyć tutaj treta. Ja włożę tutaj treta, bo indirect by mi zbił tafa, a ten taf mnie wtedy w tym momencie może ocalić. On może być mocno kluczowy. Dobrze. I teraz tak. Venom mnie atakuje, ale mnie nie atakuje, ponieważ jest zestanowany. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że Venom ma toughness, czyli on ma też kartę tafa. Dobra, czyli atak Venoma się nie udał. Ponieważ przetasowałem swój deck, muszę dostać dodatkową encounter kartę. No i teraz sprawdzam encounter kartę też, którą powinienem dostać w tej turze, czyli łącznie 4 encounter karty. No i sprawdźmy, co tu się wydarzy. Pierwsza encounter karta. Attach to the villain. After attached villain takes any amount of damage from an attack, give attached villain one face down boost card. If that attack deal 3 or more damage to attached villain, discard this card. Jeszcze raz. Przyłączamy to do villana. Jeśli villain, do którego to jest dołożone, miałby dostać jakiś damage z ataku, daj temu villanowi jedną boostującą kartę zakrytą. Jeśli ten atak zada 3 albo więcej damage'u temu villanowi, odrzuć tę kartę. No dobra, ale boost... czekaj. Dołóż do villana, ok. Kiedy ten villan, do którego to dołączymy, dostanie jakikolwiek damage z ataku, daj temu villanowi jedną face down boost kartę. Jeśli ten atak zada 3 albo więcej damage'u do tego villana, odrzuć tę kartę. Odrzuć tę kartę to discard, czyli rozumiem, że tego tendensa. Czyli tą, czyli jeśli zada więcej niż 3. Dobra, a tą boost kartę, co ja mam z tą boost kartą zrobić? Na przykład aktywację. Attached villain one face down boost card. If that attack deal 3 or more damage to attached villain, discard, discard. Aha, czyli jeśli nie zada, discard, 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 disattached card. Dobra. Czyli jeśli moje ataki będą zadawały 3 albo więcej, to będę usuwał tę kartę dokładaną, rozumiem? I ten Violent Tendence zostaje na minionie, więc generalnie no, to jest takie dosyć kupowate. Ok, pierwsza karta, druga karta. Attach to the villain. Uses two bomb counters. After the villain attacks, you remove one bomb counter. Discard one event from your hand with the lowest cost. Ok, czyli tutaj są dwa counterki. Czyli nasz Goblin Venom już jest mocno spompowany, jeśli chodzi o atak, bo ma łącznie 5 ataku. Dalej. Remote Navigation. If Advanced Glider is in play, the... nie jest in play Advanced Glider. Ok. If it's not in play, search the encounter deck and discard pile for Advanced Glider and reveal it. Czyli Advanced Glider. Dobra. Advance Glider, czyli szukamy Advance Glider. Czy ona gdzieś tutaj była do tej pory? Jest, ta pierwsza. After attached villain activates against you, it activates against you again. Ok, czyli on się dwa razy będzie aktywował. Hero action. Discard any number of attack cards from your hand with a combined resource cost of 3 or more. Discard, discard. Ok, attack cards z ręki. Jeśli będzie ich koszt 3 albo więcej, to mogę to zdiskardować. Dobra, czyli on się dwa razy aktywuje. Ok, i ostatni encounter. Resolve the special ability of the scheme with the glider counter. Czyli tam, gdzie mamy glider counter, sprawdzamy speciala, czyli 2 indirect damage dostajemy. No dobra, czyli jeden w tafa i jeden we mnie tak naprawdę. Dobra. Ok. Czyli przeżyliśmy, jest ciężko, jest, rzekłbym, bardzo ciężko, ale generalnie jeszcze żyjemy. Czy mamy jakieś, nie mamy żadnych ataków na ręce, więc generalnie z tym nic nie zrobimy. Możemy twertować, możemy się odwrócić, bo on i tak nie będzie twertował i to nam jest chyba na rękę.
tym momencie tak, na pewno zaatakujemy, żeby mu zdjąć tego Tafa. Aha, czekaj, bo jest takes an amount of damage from an attack, give a touch within one face down boost card. Aha, ale attached villain nie dostał żadnego damage'u, więc ten taf nam po prostu spada. Okej. Okay. Czyli tego tafa nie ma. Od tego sobie zaczniemy, chociaż bez sensu, bo ja będę się musiał poleczyć. To nie będziemy się tak aktywować. Dobra. No okej, okay. Możemy zagrać Ghost Spider za trójkę, to wykorzystamy Lockjaw'a i Energy i zagramy sobie Ghost Spider, więc mamy alajka. Ten alajek może zaatakować i zdjąć tego Tafa, ale i tak Goblin nie dostaje obrażeń, więc nie rozpatrujemy tej dalszej części tego wszystkiego, co tam jest napisane. Mógłbym wykorzystać Sense of Justice, żeby zagrać multitasking. Wykorzystałem naukowy symbol, więc mogę zdjąć dwa trety, po dwa trety. Więc zdejmiemy dwa trety stąd i tu zostają cztery. I zdejmiemy dwa trety stąd, czyli zostaną trzy. No dobra. I jestem w stanie z Helikerera zagrać webshootera taniej, czyli dostanę trzy znaczniki na webshooterze. Dobra. Okej, okay. A nasz villain będzie się dwa razy aktywował. Na pewno się odwrócę na Milesa. Mogę sobie kartę, której nie mam, Spidermana dołożyć. Na pewno zrobimy recovery, żeby być przynajmniej na piątce. Okej. Okay. Z Jeffersona, tam gdzie jest najmniej treta, mogę ściągnąć jeden, czyli tutaj zostają dwa trety. Okej, okay. I nic więcej nie mam. Dobra, no to teraz mogę się dobrać do pięciu kart. Czyli mamy Mockingbirda, Webshoota, Swingina i Clear the Area. Czyli nie mamy tych atakowych kart. Żeby glidera usunąć, atak kart, no właśnie, czyli nie mam tych atak, mam jedną kartę atak i musi być koszt 3 albo więcej, a on ma 2, czyli pupa, dobra, okej, okay. No dobra, no to tu się wszystko przygotowuje. Ghost Spider dostaje consequential, albo zaatakowała i ściągnęła tego tafa. No dobra, i lecimy z koksem, czyli mamy karty dobrane, czyli villain się aktywuje, czyli wszędzie dokładamy po jednym trecie. Tak, tak, tak. Okej. Czyli on się aktywuje. Przekłada to tam, gdzie jest najmniej treta i spełniamy albo special, albo dokładamy dwa trety. Myślę, że odrzucę kartę po prostu, czyli zrobimy special. I dodatkowo z glidera aktywuje się jeszcze raz. Tak jest. Czyli on aktywuje się jeszcze raz, czyli przesuwamy, czyli zostajemy tutaj i możemy odrzucić kartę. Wyrzucimy The Power in All of Us. Dobra. Czyli dwa razy się aktywował. Oki. Mhm. Dobra. Nie śledziłem rozgrywki, jak ci idzie. Wiesz co, pierwszy scenariusz, ten Sinister Six, udało się wygrać no stosunkowo lekko. Tutaj jest już dużo, dużo ciężej. Nie widzę światełka w tunelu tak naprawdę, ale może się to uda ograć. Zobaczymy za chwilkę. Także dzięki za wsparcie. Może być ciężko. Jak tam pogoda u Was? Bo u nas słoneczko świeci i generalnie jest gorko. A jak tam w lesie? Opowiadaj. Pozdrowiłeś wszystkich, tak jak obiecałeś? To też ważne dla mnie. Dobra. Walcz. Dobrze. Goblin się aktywuje, ale się nie aktywuje, bo ma Confusa, czyli nie będzie skimował. I skimuje jeszcze raz z glidera. Czyli jeśli skimuje jeszcze raz z glidera, ma dwa skima. Na buście nie ma,
ale Engraged Symbiot wchodzi do gry ze mną. Okej. I skimuję za 2, czyli tu się pojawia jeszcze 2 skima na Upper Manhattan. Dobra. Gorko, no to pięknie. Nie pozdrowił cię Cioci Juli, a ja też pozdrawiam cię Ciole bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich w ogóle pozdrawiam, którzy w Mostowie są. I macham im bardzo szeroko. I mua, przesyłam buziaczki. I się maga. Dobra. Czyli tak, on skimował, tak, tutaj się pojawił nam symbiot, dobra, no i dealujemy kartę Encantera. Czyli jest side skim. Hinder 2, czyli będzie miał 4. Move the glider token to the main skim of the most street. Resolve that skim special ability. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tu jest 7. Czyli tu musi być. I musimy położyć po jednym tricie na każdym skimie. Czyli tu się pojawia i tu się pojawia. Dobra. A Joyride ma dodatkowo 4 trety i będzie nam dawał dodatkową kartę w momencie, kiedy się będzie pojawiał. Okej. Dobra. Dobra. Co my dalej robimy? No my teraz mamy turę, więc z Jeffersona możemy ściągnąć tam, gdzie jest najmniej. Tu jest 6. No to ściągniemy z tej szóstki, bo tam jest najgroźniej. Dobra. I Jefferson jest wykorzystany. Teraz to mieliśmy przygotowane. Okej. Mamy tylko 3 karty na ręce, bo musieliśmy odrzucić karty, więc co my możemy zrobić? Atak event mam tylko jeden, żeby go wyrzucić. Mam twert eventy, więc musiałbym się do nich odwrócić na moją main stronę, więc to zrobię. Ghost Spider zaatakuje za 1 consequential za 2 ataku, więc ten symbiot nam spadnie, to chociaż tyle. To by było zbyt nudne. Widzę tutaj dyskusję na czacie. Bardzo ładnie. Dobra. Możemy Spider-Manem tutaj ściągnąć 2 trety, czyli zostaną nam 2 i wykorzystamy Sense of Justice. Zagramy Clear the Area, czyli ściągniemy jeszcze 2, czyli nie będziemy mieli dodatkowej karty, a i my dostajemy kartę, więc spoko. Mamy webshooty, więc ja te webshooty po prostu wyrzucę. One są łącznie o koszcie 4, czyli tego glidera już też sobie ściągniemy. Dobra, jest troszkę lepiej, ale jest dalej ciężko. After a third villain take any amount of damage from an attack, give a third villain one face down boost card. If that attack dealt 3 or more damage to a third villain, discard this card. Aha. No to nie, no to jeśli zadałem 3 albo więcej, czyli muszę mu zadać dużo obrażenia, żeby to zdiskardować, żeby to zniknęło. Dobra. mam swingina tylko. Nie jestem w stanie wyprodukować sobie więcej kart, trudno. No to zagramy tego swingina, czyli z Helicarrera i z Webshootera za 1 zasób. Zagrywamy swing ina, czyli mogę usunąć 4 trita ze skimu. To usunę 4 trita, 2 indirect damage, to nie, to usunę 4 trita z tego skimu. Raz, 2, 3, 4, żeby glider nam tam poleciał. I ponieważ zapłaciłem żetonem naukowym, mogę zrobić spider camouflage. Spider camouflage, czyli dostanę tafa. I mogę skonfuzować enemy, czyli Venom będzie skonfuzowany. Dobra, jest nieźle. No i tyle tak naprawdę i zostanę w tej formie, bo już się odwracałem, więc wszystko przygotowuję. Tak jest. Dobieram sobie 5 karcioszek, 1, 2, 3, 4, 5, ok. No i lecimy z tematem. Mamy jakiś Double Life, Spidermana, Clear the Area, Arachnobatics. Arachnobatics będzie fajne. Może się nam uda coś więcej zrobić. Dobra, czyli tyle z mojej strony. Przechodzimy do tury Villana. Dokładamy po jednym skimie na każdym main skimie. Przepraszam, po jednym trecie na każdym skimie. Czyli tu już mamy 9, to jest niefajne. 2, 4, 6, 7 i dwójka tam. Dobra, aktywowaliśmy. Co dalej?
Venom aktywuje się, przenosi się tutaj. Muszę zdiskardować jedną kartę albo dołożyć dwa skima tam, więc ja dołożę te dwa skima tam. Znaczy dwa treta, nie będę dyskartował kart. Dobra. Teraz Venom będzie mnie atakował. Ja mam tough kartę, więc nie będę poświęcał deck for an IDT specific event. Okej, to mógłbym wtedy mógłbym wtedy sobie zrobić tu. Czy ja tak chcę? Search your deck. No nie, dobra. Ja to będę przyjmował na Spidermana, czyli nie będę się bronił. Liczę, że mam tafa, że to nie wejdzie. Czyli Venom ma piąteczkę, bo ma 3, 4, 5 ataku plus boosta, czyli ma 7. Czyli tak naprawdę za 7 wchodzi w tafa, czyli nic się więcej nie dzieje. Dodatkowo dostajemy Encounter kartę, która mówi nam, aha, Symbiotic Berserker, czyli on po prostu wchodzi z piątką życia i jest ze mną w walce. Dobrze, okej, nie ma tragedii, nie ma tragedii, jeszcze żyjemy. Dobrze, co my chcemy zrobić? Jesteśmy w Hero. Jesteśmy w Hero, więc zaczniemy sobie od tych Hero rzeczy, które możemy zrobić. Tam mamy dwa, więc mógłbym teoretycznie, czy ja się będę odwracał, nie wiem, może będę się odwracał na koniec, tu, będę się może odwracał na koniec, chyba tak, chyba będę chciał to zrobić, żeby się, tylko że wtedy będę się zrekoverowywał. Ale teoretycznie mogę sobie zagrać Dobra, zrobimy tak. Najpierw z Helicarrera zagramy sobie Arachnobatics. Arachnobatics pozwala mi zadać 2 damage w enemy. Jeśli on ma Confusa, to zadaje 5 obrażeń. Czyli Venom Goblin dostaje za 5, jest na 13. Ok, to jest jakiś początek. On dostaje boost kartę. Face down boost kartę i jeśli ten atak zadał 3 albo więcej, discard, czyli po prostu będzie miał 2 boost karty. Ok, i to spada, czyli zostały nam już tylko te 2. Aha, i Venom się wobec mnie aktywował, czyli powinienem zdiskardować event z ręki, który miał najmniejszy koszt. Oto jeden double life. Ok, i to nam się już spełniło, czyli nic nie oszukaliśmy. Dobra. Ok. Dobrze. Co my dalej działamy? Zrobiliśmy taki atak za piąteczkę. Możemy Sense of Justice wykonywać Clear Diarrhea, ale gdzie my to zrobimy? No dobra. Zagramy Twerta. Czyli ściągniemy z Upper Manhattanu 2 znaczniki. Ponieważ zagraliśmy to teraz zagramy Sense of Justice i zagramy Clear Diarrhea, czyli usuniemy 2 treta ze skimu i to są ostatnie 2 treta, więc dostaniemy kartę. Mamy multitasking, który pozwoli nam 4 treta ściągnąć, więc zagramy Web Shootera za 1, zagramy multitasking, czyli ściągamy 2 treta z jednego skima i 2 treta z drugiego skima. Ok, trochę nam się tu przerzedziło. Tu mamy piątala, tu mamy 7. Dobra. Teraz jesteśmy w stanie z Ghost Spider zaatakować, dobrać sobie kartę na rękę typowo ataku i z tego dostanę kartę. Dobra, czyli Ghost Spider atakuje za 2, czyli 2 wchodzą na Berserkera, żeby go już tutaj podmęczyć trochę. Ghost Spider nam spada. Z Web of Life and Destiny dostajemy kartę i to jest Genius. Dodatkowo mogę przeszukać deck na Identity Specific Event i dodać do ręki. Czyli no, to może być albo Swing In, albo Web Shoot.
albo web shoot, albo swing in, albo web shoot, albo tyle tak naprawdę. Bo może to być jeszcze Arachnobatics, ale Arachnobatics czy WebShoot? WebShoot będzie lepszy, bo Venom Blast da mi, aha, da mi stana. A jakbym wziął Swing Ina, to mogę ściągnąć 4 treta i wziąć sobie Tafa. I tak się chcę odwracać, więc co będzie dla mnie lepsze? Dla mnie lepszy będzie Confuse, bo wtedy Venom się nie aktywuje, a to mi nic nie zrobi. Dobra, to bierzemy Swing Ina do ręki. Okej, okay, taka jest decyzja. To jest niezłe. I teraz tak, bierzemy Swing Ina z Ghost Spider. W dalszej kolejności, jeśli tego Swing Ina chcę zagrać, a chcę, to muszę zagrać Geniusa. Czyli Genius ma te naukowe symbole, dzięki czemu dostaniemy Spider Camouflage umiejętność, czyli Genius za 2. Zagrywamy Swing Ina. Usuwamy 4 treta ze skimu, usuniemy stąd, czyli tutaj zostanie 1. I dodatkowo mogę rozpatrzyć Spider Camouflage, czyli nasz enemy dostaje Confusa, a nasze Identity dostaje Tafa. To jest Spider Camouflage. Dobra. I to jest fajne. Teraz za symbol piąstki zagramy sobie Double Life i to jest event. Czyli mogę zmienić formę, a ponieważ zagrałem piąstką, mogę się przygotować Milesem. Ponieważ odwróciłem się na Milesa, mogę sobie dodać jakąś kartę na rękę i myślę, że tym razem to nie będzie Swing In, tylko to będzie Webshoot. Nie Webshoot, tylko tak, Webshoot. Dodam sobie Webshoota na rękę. Przepraszam, do deku. Muszę go przetasować. Czyli Webshoot mi wpada tutaj. Dodatkowo z Jeffersona ściągnę tam, gdzie jest najmniej treta. Okej. Okay. I dodatkowo zrobię recovery, czyli wejdę znowu na 9 życia. No, chyba nieźle idzie na razie. Chyba nieźle idzie. To sobie przetasujemy. I teraz tak, Miles wykorzystał swoją umiejętność, dobieramy 6 kart na rękę, czyli 6 kart pojawia się. Tutaj jest Webshoot, jest Endurance, jest Strength, jest Nick Fury, super. Są rzeczy do ściągania treta, więc jest nieźle. Dobra, tak sobie to ułożymy, ok. No i teraz tak, mam 6 kart, skończyłem swoją turę, tu się wszystko przygotowuje. I zaczynamy aktywację Villana. Czyli dokładamy wszędzie po jednym treta, czyli tu jeden treta, tu jeden treta, tu jeden treta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Venom będzie się aktywował, czyli przesuwamy glidera do tam, gdzie jest najmniej, czyli on zostaje na Upper Manhattanie i dołożymy tutaj 2 trety. Nie będziemy odrzucali karty, bo karty mamy niezłe. Chyba, że... Aha, ja się recoverowałem, czyli jestem na 9. Chyba, że Endurance byśmy chcieli wyrzucić, ale to jest zawsze piorunek, to jest zawsze zasób. Nie będzie. Witam, lecę coś zrobić do jedzenia po pracy i będzie śledzona rozgrywka. O, siema Emeryhen, fajnie, że jesteś. Czy już oglądałeś wcześniej Marvel Champions? Ja tutaj dołożę. Ale fajnie, że będziesz ze mną tutaj na czacie, tak jak Teos, jak Kula, Aga, jak Paulina, która też gdzieś tam nas obserwowała, także szczęśliwy jestem. Dobra. Dołożyłem tam 2 trety. Teraz Venom Goblin powinien skimować, ale ponieważ jest skonfuzowany, to nie będzie skimował, więc to spada. Symbiotic Berserker nie będzie skimował, ponieważ ma wartość 0, więc tylko dodajemy sobie kartę Encantera. Tylko. Jeśli nie ma innych symbiot environmentów, to jest traktowane jako symbiot environment i dajemy akcelerację. Okej, okay, no to bardzo mi się to nie podoba, to będę chciał bardzo szybko ściągnąć i to ma 5 treta na sobie, więc to jest bardzo złe. Okej, okay. Nie kojarzę, żebym widziała już, okej, okay, no to fajnie.
Nie no, jeszcze teraz chcę pokazać tego Spider-Piga, znaczy Spider-Hama i SPDR, więc coś tam jeszcze będzie do oglądania, ale okej. Dobra, nie podoba mi się ten side scheme, więc na pewno będziemy chcieli się go pozbyć. No i zaczynamy, przechodzimy do naszej tury. Najpierw z Jeffersona zdejmiemy tam, gdzie jest najmniej treta, więc ściągniemy stąd tutaj. Jefferson już zrobił swoją robotę. My, jako Miles Morales, chcemy się odwrócić na Spidermana i teraz będziemy mogli już hero rzeczy robić. Dobra, najpierw z Sense of Justice zagramy Clear the Area, czyli usuniemy dwa treta z Upper Manhattan i dobierzemy sobie karciochę. Jest webshoot, ok. Jest webshoot. Co my dalej chcemy zrobić? Z webshoota atak można by zrobić. I ten atak by wsiadł za czwórkę, za szóstkę i by go zestanował wstępnie, ale nie jestem w stanie go bardziej zestanować. Więc bardziej by mi zależało na tym, żeby zagrać Fury'ego, żeby dobrać trzy karty. Żeby zagrać Fury'ego, to zagram sobie Endurance. Tak, zagram sobie Endurance, żeby zagrać sobie Webshoota, więc mamy drugiego Webshoota, czyli mamy trzy zasoby. Ale będziesz grał finał aż do wygranej? Nie, wiesz co, nie dostaję po tyłku od gry, nie ma źle, jest drugi stage Venoma, ma 13 życia, w miarę mam jeszcze ogarnięte skimy, więc nie ma tragedii. Zaraz może być tragedia, ale na razie nie ma. Dobra, z Helicarrera, ze Strengtha, czyli to są 3 zasoby, i z Webshootera, to są 4, może z tego Webshootera, który już jest wyczerpany, żeby móc go wrócić ewentualnie. Czyli to są 4 zasoby, zagrywam Nicka Fury'ego, czyli wchodzi nam Nick Fury, dobiera nam 3 karty na rękę, czyli dobieramy 3 karciochy na rękę. Mamy drugiego Webshoota, czyli to jest 12, 12, ok, 12, tylko potrzebuję, o tu mam i tu mam. 12, no to chyba Teos skończyłem. Pana to. Patera. Mamy taką sytuację na planszy. Nick Fury pierwsze co robi, to atakuje Venoma za 2, czyli dostaje Consequential. Venom Goblin dostaje za 2, czyli jest na 11. Venom Goblin jest na 11. Teraz w następnej kolejności Spider-Man atakuje just po prostu Venoma, czyli Venom jest na 9, czyli zostało mu 9 punktów życia. Teraz zagramy Webshoota. Żeby zagrać Webshoota, potrzebuje przynajmniej jeden piorunek. Czyli wyczerpię Webshootera, żeby zdobyć zasób, który mogę traktować jako piorunek. I to jest pierwszy zasób. Drugim zasobem będzie karta Iron Heart. Tu już nieważne, jaki to jest zasób. I atakuje za 4 mojego enemy, czyli jest na 5. Dodatkowo rozpatruje Venom Blast Ability, czyli zadaje 2 damage jeszcze, czyli jest na 3 i stanuje tego enemy, czyli dostaje kartę stana. I to jest pierwsza rzecz, którą robię. Druga rzecz, którą robię, mój drogi, to jest zagranie The Power in All of Us, który ma dziki zasób, czyli traktuje go jako piorunek, i drugi zasób dowolny i zagrywam drugiego Webshoota. Czyli zadaje 4 obrażenia Venom Goblinowi, ponieważ ma 3 obrażenia, to schodzi do zera. Generalnie reszty już nie musimy rozpatrywać. Czyli udało nam się zadać obrażenia Venom Goblinowi. Nie pojawiły się żadne większe nieprzyjemności. Czyli nasz Miles Morales pokonał Venom Goblina. Venom Goblin spada z gry. I Venom Goblin przegrał. Dobra. No i teraz, skoro wygraliśmy scenariusz, zasłużyliśmy na historyjkę, czyli bierzemy sobie nasz zeszycik i teraz tak, mamy Venom Goblina i mamy tutaj agentów Shielda, którzy zabierają Venom Goblina do jakiegoś tej wozu.
Poprosił nam tutaj Spider-Man, bo oczywiście Venom też jest wsysany tutaj do takich rurek. Czyli Spider-Man prosi, żeby Nick Fury był łagodny dla Brooka, ponieważ on też zostanie jakby Eddie zabrany do więzienia. Tak. Ale to oczywiście niczego nie zmazuje. Czyli Brock będzie chciał się zemścić. He won't need it when he's going. Lead me this to make it. I'm good at what I do. Czyli generalnie Nick Fury oczywiście nam deprecjonuje naszego Spidermana. Poza tym jest późno, czyli nie powinniśmy, czy ci dwoje nie powinni gdzieś iść, ponieważ i Ghost Spider i Miles Morales to są jeszcze dzieciaki. No i widzimy, że Miles wraca sobie z powrotem do mieszkania rodziców. No i oczywiście rodzice byli bardzo zniesmaczeni, byli bardzo zdenerwowani, martwili się o naszego Milesa i na koniec wszystko kończy się szczęśliwym happy endem, w którym to Miles jest przytulony przez rodziców. Tyle, słuchajcie. Udało nam się po raz pierwszy ograć całą kampanię z Marvel Champions. Do tej pory wyszły trzy kampanie, czyli było Red Skull, potem było Galaxy Most Wanted, cztery kampanie, potem był Thanos i teraz jest Sinister Motives, czyli jedną z czterech kampanii udało nam się rozegrać w całości. Być może kiedyś sobie wrócimy do pozostałych kampanii, może poczekamy na kampanię Mutant Genesis, żeby sobie tych mutantów ograć. I tyle, słuchajcie. Tak skończyła się kampania. Dziękujemy, Rychen. Udało się to fajnie ograć. Myślę, że przygotuję sobie tutaj obszar gry i pokażę Wam właśnie jeszcze Spider-Hama i SPDR na zakończenie. Weźmiemy sobie jakiegoś przeciwnika, takiego standardowego. Myślę, że weźmiemy sobie Rhino, który tam nie jest jakimś zbyt wielkim wymiataczem i pokażę Wam na przykładzie, może nie Rhino, może wybiorę coś innego, ale generalnie wybiorę sobie jakiegoś Villana. Weźmiemy tego Villana i pokażę Wam na przykładzie tego Villana, jak działa Spider-Ham i jak działa SPDR. Będę potrzebował takie, myślę, max 10 minut przerwy, żeby to wszystko ogarnąć, żeby sobie deki szybko złożyć. Także za 10 minutek do Was wracam. Wracam, byryby i będziemy jeszcze kontynuowali. Myślę, że jeszcze tak z godzinkę, półtorej max sobie posiedzimy. Także zaraz wracam, byryby i do zobaczyska. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.